Dzisiejszy odcinek napotkałem na TikToku. I jeżeli to nie jest dowodem na to, że TikTok jest najbardziej szkodliwą aplikacją, to nie wiem, co jest. Czeka was tyle, że aż nie wiem, od czego zacząć, żeby wam wymieniać. Ta durna krowa wmówiła Żanecie, że wszyscy jej nienawidzicie. Co? Nigdy, ale to przenigdy nie nazywaj mojej dziewczyny durną krową. Nie, po prostu uznałam, że jednak nie chcę. Ale spokojnie, przecież ja wiem, jak zadowolić dziewczynę. Dziś za całym skłakiem, serio? Kaśka! Ty naprawdę nie rozumiesz, że w naszym wieku to już jest totalny obciach być dziewicą? Ale to, co zobaczyłem na TikToku, to była ta scena. Nadchodzi czas poważnych decyzji. Myślę, że już czas, żebyśmy zaczęli uprawiać seks. Nie, kurde! Chcia! No, będzie ciężko. No, czego się innego spodziewacie w najnowszej serii? Ściągaj loczki. Kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek szkoły, no to śmiało zostawiajcie te łapki w górę. Jeżeli będzie 20 tysięcy, to z wielką przyjemnością, żartuję, nagram odcinek. Ten kanał też również można subskrybować, co ochoczo robicie ostatnio, co mnie bardzo cieszy. Nie przestawajcie, bo to bardzo miłe. Poza tym, no nie przegapicie kolejnych odcinków dzięki temu. A teraz, chodźcie do odcinka. Patrz. Uczennica trzeciej klasy gimnazjum, Kasia Piechowiak, od kilku tygodni spotyka się z Damianem Jarockim z pierwszej D liceum. Kilka tygodni jak na te czasy szkolne to prawie 10 lat, przynajmniej w związku. Są w sobie bardzo zakochani. Kaśka, musimy pogadać. Sorry Damian, nie zauważyłam cię. Spoko, już spadam. Do później. Masz telefon. Dzięki. Pa, Damian. Cześć. Nawet takie casualowe spotkanie wyżeście jakoś zrobili dziwne. Ale już nie będę tego rozdrabniał, lecimy. No dobra, opowiadaj, co się stało, jak już jesteśmy wszystkie, no. No to... Pamiętacie, jak na imprezie stałam dłużej w weekend niż wy? No jasne, no dalej. No to jak wy już poszłyście, to ja wypiłam jeszcze jednego browara, a potem przespałam się z Sergiuszem. No nie gadaj, że z Sergiuszem! Górskim? God damn it. I to po browarze. Kolejny dowód na to, że piwo to szczyny. Sergiuszem Kłakiem! Co ty gadasz? O Boże. Że on jest okropny! Uj. Mam to samo zdanie dziewczyny co wy na temat piwa oczywiście, Jezu. To bez znaczenia? Chciałam to już mieć po prostu ze sobą. Dziś za całym skłakiem, serio? Kaśka! Ty naprawdę nie rozumiesz, że w naszym wieku to już jest totalny obciach być dziewicą? Tak? To jest obciach? Bardzo często te par dokumenty czy tego typu programy narzucają taki temat, ale jakoś sobie nie przypominam już, żeby ktokolwiek mówił, że to jest obciach. Znaczy, oczywiście, że młodzi ludzie, gdy byli po swoich pierwszych inicjacjach seksualnych, to się tym chwalili i to było coś, czym się chełbili, ale jakoś ja osobiście nie czułem nacisku na to, żeby dochodziło do jakichś tutaj spotkań z dziewczynami. Ale to czułem nacisk, że muszę mieć diament w LOL-u, bo chłopacy byli na moich piętrach, no. Więc diakt to był obowiązkowy, żeby mieć wysokie stanowisko w klasie. Prawda, Kinga? No, dokładnie. To ty już spałaś z Sebastianem? No pewnie, a ty z Damianem nie? Nie, ja z nikim nie spałam. Wy wszystkie mówicie, jakbyście kłamały swoją drogą. Kaśka, czy ty jesteś normalna? Na co ty czekasz? Masz super fajnego, przystojnego chłopaka i jeszcze tego z nim nie zrobiłaś? Czekam, aż będę gotowa. Ty chyba sobie jaja robisz. Jakie ta rozmowa jest głupia już na start! Dziewczyno, ty chcesz zostać ostatnią dziewicą w klasie? Myślisz, że wszystkie już to robiły? No oczywiście! Jest jakiś ranking u was? Jaka jest nagroda za pierwsze miejsce, rzeżączka? Z wyjątkiem tych totalnych paszczetów. No dokładnie. Naprawdę chcesz w XXI wieku iść do liceum jako dziewica? Kaśka? Naprawdę? No nie. Mordo, nie przyjmują do liceum dziewic! Co ja robię w swoim życiu? 25 lat i ja będę w takie tutaj tematy. Czy się angażował? Okej, muszę wyjść z mojego dołu aktualnego. Lecimy dalej, jestem odważny, jestem silny. No właśnie. No, chodź, wymyślimy coś. No. Chodź. Jakaś masakra. Wyszło na to, że jestem kompletnie zacofana, bo chcę poczekać z seksem, aż będę gotowa. Nie zdawałam sobie sprawy, żeby być dziewicą, to jakiś obciach czy coś. Dowiadujemy się nowych rzeczy z każdym odcinkiem szkoły, słuchaj. Jesteśmy w tym razem. Ale Marzena i Kinga już spały ze swoimi chłopakami, więc może mają rację. Tak naprawdę to ja jestem dziewicą. Wiedziałem, Kinga! Ty łobuziaro, kłamczuszko ty. Ale głupio mi się było do tego przyznać. Marzena ma rację, większość naszych koleżanek pierwszy raz ma już za sobą. Nie chciałam wyjść na jakąś cnotkę. Nie chcę chyba się zbliżać do tego poziomu, ale jeżeli już miałbym, to nie jest dobrze? Dla jakiejś nowej relacji, że jest tą cnotką? To nie jest dobrze? Kasia nie może przestać myśleć o tym, co powiedziała jej Marzena. Postanawia jeszcze raz z nią porozmawiać. Ej... Serio myślisz, że jestem ostatnią dziewicą w swojej klasie? Mijać się w szkole z ziomeczkiem, który robił to samo z moją koleżanką? Czy to nie jest gorszy scenariusz niż nie spotykanie się z taką osobą w szkole? No tak, przykro mi.
No oczywiście pomijam te totalne brzydkie, których nikt nie chce. I powinnam się przespać z Damianem. No tak, kurde, na co ty czekasz? Przecież tylko aż jego on kocha ciebie, w czym problem? Ale ja naprawdę nie jestem jeszcze gotowa. Poza tym myślałam, że to, wiesz, będzie coś specjalnego. Gwiazdka z niebies spadnie i akurat wtedy się zrodzi niebiańska istota, która schodząc na ziemię pokaże ci świetlaną przyszłość twojej Joni. Daj spokój. Ile ty masz lat, żeby w takie bajeczki wierzyć? Słuchaj, prawda jest taka, że człowiek się nakręca, a to trwa może, nie wiem, góra 10 minut. Serio? Z waszymi kolegami w klasie to mogą być i dwie. Serio, żadna wielka frajda, słuchaj. Ja się już cieszę naprawdę, że mam to za sobą. A wzajem twój Damianek na pewno już to robił. Ale on powiedział, że poczeka. Tym bardziej nie wystawia jego cierpliwości na próbę. Taki facet jak on to może mieć setki takich lasek, które będą gotowe na seks i w dodatku nie będzie musiał się z nimi cackać, bo są dziewicami, prawda? Ale on powiedział, że nie kocha. Kaśka, on może cię kochać, ale ma 16 lat, wiesz, hormony i te sprawy, no... Naprawdę może cię kochać, ale długo nie wytrzyma. Czym ona mówi jak jakaś po prostu zawodowa koleżanka w te sprawy, która ma już 10 partnerów za sobą i przygotowuje właśnie nową galeriankę na salony? O, daj spokój, no. Ja ci dobrze radzę. Zrób to z nim jak najszybciej, okej? W ogóle nie radzisz dobrze i nie wiem, dlaczego ty masz takie ciśnienie na to. Myślisz, że ona naprawdę wierzy, że ona dobrze radzi, czy po prostu ma jakiś tym interes? Może ona ma rację, nie ma na co czekać. Damian jest cudowny i nawet jeśli sam seks nie jest jakiś super fajny, to i tak wolę to zrobić z moim chłopakiem. Lepiej z chłopakiem niż, nie wiem, z psem. Mi siedzi w głowie cały czas ten jeden odcinek Orange is the New Black z pasztetem. Na następnej przerwie pójdę do niego i powiem mu, że chcę się z nim kochać. Byłam wczoraj na mieście i spotkałam... Licealistki Ania Kijewska, Irka Nowicka i Edyta Kotarska oraz ich chłopcy Artur, Jurek, Janek tworzyli do tej pory zgraną paczkę. Dziewczyny bardzo się ze sobą zaprzyjaźniły, jednak ostatnio w związku Irki i Jurka nie dzieje się najlepiej. To są już w związku i tu już pewnie są jakieś sprawy. Powiem wam, że tamten wątek jest tak mocny, że ja nie wiem, czy oni są w stanie w ogóle do niego doskoczyć swoim, nie? No ale zobaczmy chociaż chwilę, co tu się dzieje w tym samym odcinku. Coraz ładniejsza i fajniejsza od tej całej Żanety. Ale może mu przeszło? Chłopcy wam nic nie mówili? Nie. To może ich podpytajcie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w zależności od odcinka, to ta szkoła jest dla innej grupy dzieciaków. Raz to jest podstawówka, raz to jest gimnazjum, raz liceum. Zależy jak zawieje. Szkoła dla wszystkich. Żartujesz? Nawet jak coś wiedzą, to i tak będą ściemniać. Zresztą, ty jakbyś chciała zerwać z Jurkiem, to pewnie też byś nie chciała, żebyśmy z Anką wszystko wypaplały, nie? No tak, tak, racja. Ale posłuchaj, może on cię wcale nie zdradza, tylko chce być miły dla tej dziewczyny. No też mi się tak wydaje, bo wiesz, musisz to sprawdzić, zanim się wkopiesz tak jak ja z Arturem wtedy. Wtedy myślałaś, że Artur wyrywa jakąś laskę na imprezie, a to była jego kuzynka. Dokładnie. Ale Żaneta i Jurek na pewno nie są spokrewnieni. No dobra, wiesz, o co mi chodzi. Po prostu... Wiem, wiem, pogadam z nim. No. Dobrze. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Bardzo lubię Irkę, no i ogólnie wszystkich w naszej paczce. Nie chcę, żeby to się posypało. Irka uspokoiła się po rozmowie z przyjaciółkami. Nie ma pojęcia, że jej podejrzenia są słuszne i Jurkowi naprawdę spodobała się inna dziewczyna. I co? Kiedy znowu wychodzimy? No, może teraz w piątek? Jasne, czemu nie? W tej szkole zawsze zdrada wygląda tak samo, że po prostu typ ma takie siemano, jeżdżę się do kobietą, z którą rozmawiam i przychodzi jego dziewczyna i ma takie wow, zdradzasz mnie, bo rozmawiasz z babą. Hej. Cześć. Przepraszam, że tak wczoraj na ciebie nakrzyczałam. Nie no, spoko, w sumie ja też się darłem. No to se pokrzyczeliście. Brzmi jak zdrowa relacja. To możesz mi teraz tak na spokojnie powiedzieć, o co chodzi z tą Żanetą? Wiesz co, Irka... Ja nie wierzę, czyli ty serio na nią lecisz, palancie? Przestań, poczekaj, Irka. Bardzo mi się podoba, jak szybko dotarło do kolejnego krzyczenia, zaraz po przeprosinach za krzyczenie. Przecież wiesz, że mi na tobie zależy. No ale my się cały czas kłócimy. Kłócimy się, bo masz kogoś na boku. Nieprawda. Po pierwsze, nigdy cię nie zdradziłem. Jeszcze. A po drugie, my się od samego początku kłócimy. Już nawet na pierwszej randce się pożarliśmy. Ale mówiłeś, że cię to kręci, że tak bardzo się różnimy. No bo na początku tak było, no ale teraz mnie już to męczy, rozumiesz? Nie, nie rozumiem. Ja rozumiem. Klasyk. Przeciwieństwa się wcale nie łączą. One potrafią być jakby ekscytujące, oczywiście, jak to większość początkowych relacji. Ale na dłuższą metę to nie działa. Chcesz mnie rzucić dla tak przeciętnej laski? Ona nie jest przeciętna. Bardzo ją lubię i z nią jest normalnie. Normalnie? No nie wierzę, ale w sumie droga wolna, proszę, umów się z nią. A żebyś wiedziała, że to zrobię. Z nami koniec. Ania jest zaniepokojona. Przed chwilą dostała SMS-a od Irki, że muszą się natychmiast spotkać.
Irka, co się stało? Co się stało? Zerwaliśmy z Jurkiem. Od początku miałam rację. Co? Zerwał z tobą na tej całej Żanety? A ta twoja pozycja przed chwilą, usiedząca, skręcająca do dołu, do kolanek, to miało być płacz, jakaś rozpacz? Bo w ogóle po tobie nie widać, żebyś ty to przeżywała. Tak, bo niby ja jestem kłótliwa, ona nie. Boże, ale to jest głupota, mówię ci, wróci do ciebie. Nie, ja nie chcę już do niego wracać. Ale daj spokój. Nie chcę mieć z Jurkiem nic wspólnego. No okej, okay, to fajnie. To o co chodzi w tym wątku? Po co to oglądamy w takim razie? Zdenerwowana Ania zauważa swojego chłopaka Artura Karpińskiego, który jest najlepszym przyjacielem Jurka. No przecież to jest jakaś totalna masakra. Ale to... No, Jurkowi odbije. To jest Juri Blowka. Dobrze, Ania, co się stało? Powolutku. Nie, co się stało? Jurek i Irka zerwali. No i? Co no i? Widziałeś o wszystkim? No nie na stówę, ale przecież no w topsie kłócili ostatnio, no. No i co z tego? Musimy im pomóc wrócić do siebie. Nie ma mowy. Maku to jest mój kumpel i chcę, żeby był szczęśliwy. To jest mój kumpel, chcę, żeby był szczęśliwy, więc nie może być twoją koleżanką. To jest warunek do jego szczęścia, rozumiesz? Jak najdalej od tej baby! Był szczęśliwy z Irką. No najwyraźniej nie. Wyobraź sobie, że ludzie o tak ze sobą nie zrywają, bo są mega szczęśliwi. No dobra, ale co będzie z naszą paczką? Paczki to ty masz chipsów w sklepie, ziom. Nie możesz patrzeć przez pryzmat własnych potrzeb na inne relacje. To brzmi jak niezbyt mądra rzecz do robienia. Ale w sumie rób tak. Będzie content. Teraz się wszystko rozpadnie. Kochanie, wyluzuj, no tak czasem bywa. Zresztą teraz mamy masę spraw do ogarnięcia. Wiesz, musimy kupić prezent dla Chmiela, przygotować jakieś przebrania na tą imprezę. No ale Jurek i Irka... Ale Jurek i Irka sobie poradzą. No to nie twoja sprawa, to jest ich sprawa. Proszę cię, no nie wtrącaj się. Dobra, no zobaczymy. No i się wtrąci, oczywiście. Po co w ogóle była ta rozmowa? Chcecie się po prostu przedłużyć odcinek. Nie wtrącaj się, nie wtrącaj się. A co mam robić? Mam się spokojnie przyglądać, jak Jurek wymienia moją kumpelę na jakąś beznadziejną laskę? Przecież do tej pory byliśmy taką fajną paczką. Wszyscy nadawaliśmy na tych samych falach. A teraz będzie beznadziejnie. Ja nienawidzę tej Żanety. Kasia postanowiła od razu powiedzieć Damianowi, że chce jak najszybciej przeżyć z nim swój pierwszy raz. O nie! O nie! Mam flashbacki z TikToka! O nie! Damian. No cześć, chciałeś ze mną pogadać? Jezu, oni są cringe. To jest takie, weźcie udawać, że jesteście parą. A jak to jest być parą? Nie wiem, w sumie widziałem tylko na Cartoon Network. Okej. Właśnie chciałam ci powiedzieć o tym, że myślę, że już czas, żebyśmy zaczęli uprawiać seks. Co powiesz na jutro? Jutro? No, albo pojutrze. Kasia, rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu i powiedziałaś mi, że nie jesteś jeszcze gotowa. Zmieniłam zdanie, poza tym dziewczyny powiedziały, że nie mam co czekać. Dziewczyny ci powiedziały? No tak, Kinga z Marzeną powiedziały, że jestem ostatnią dziewicą w klasie i zostały tylko te dziewczyny, których nikt nie chce. No i co z tego? Boże, jaka ciężka rozmowa. No wiesz. Nie wiem. No i chodzi o to, że być dziewicą jest mega obciachem, no a jak będę w liceum, to będzie już żenada. Żebym miał jasność, chcesz się ze mną przespać, bo koleżanki ci powiedzieli, że bycie dziewicą to obciach. Dokładnie, ale nie musicie spać po tym. Nie trzeba przespać. Można zaspać. No właśnie, oleję. Poczekam, ile będziesz chciała. Ale ja chcę to zrobić jak najszybciej. Nie, wcale nie chcesz. Kasia, gdybym wiedział, że jesteś na serio gotowa, nie zastanawiałbym się ani sekundy. Ale cholernie mi się to nie podoba, że chcesz się ze mną przespać, bo jakieś koleżanki naopowiadają ci bzdur. Chłopaku, czy ktoś tu oczekuje od ciebie bycie dojrzałym, młodym mężczyzną? Co psujesz cały scenariusz? Damian, proszę. Nie, kurde. Kasia, powiedz mi, jak ja bym miał to niby zrobić, skoro wiem, że ty tak naprawdę tego nie chcesz. Czyli ci się nie podobam. Podobasz mi się, oczywiście, że mi na tobie zależy. Ale i tak się ze mną nie prześpisz. Nie, bardziej nie jest pewnie nekrofilem, czy ta materia po prostu go to nie interesuje. Kasia, tobie kompletnie odbiło. Moja Kasia nie daje sobą tak łatwo manipulować. To może ja już nie jestem twoja. Chcesz ze mną zerwać, bo chcę poczekać, aż będziesz gotowa na seks. Tak? To jest durne. Nie, to jest chore, na razie. Nic z tego nie rozumiem. Myślałam, że Damian się ucieszy, a on mnie po prostu spławił. Czuję się okropnie. Nie wierzę, że Damian mi to zrobił. Nie mam już chłopaka. Ja gadałem z Kaśką. Damian nie może otrząsnąć się po kłótni z Kasią. Prosi przyjaciela o radę. No? Co? A to, że jesteś kompletnym idiotą. Co ty powiedziałeś? Stary, laska jest na ciebie napalona, a ty strzelasz focha, bo ci powód nie pasował. Ty chyba mnie w ogóle nie słyszałeś, albo jesteś kompletnym idiotą. Ile razy mam ci mówić, że Kaśka tego nie chciała, tylko tej koleżanki ją nakręciły, że to niby obciach być dziewicą. Okej, okay, dobra, ale nie rozumiem, jaki ty masz problem. Stary, ona chce, to chce. I jaki powód dlaczego?
Boże, jaki ziemniak brain. No niesamowite, niesamowite. Dla mnie ogromne. Bo? Bo mi na Kasi naprawdę zależy. Jakbym miał to zrobić, skoro wiem, że ona naprawdę tego nie chce? Wiesz co, stary, kiedyś byś tego tak nie rozkminiał. Wiesz, niektórzy z wiekiem mądrzeją, ale to tylko rosną. Widać, że odinstalował League of Legends. Chciałem się zachować jak porządny facet. Nie mam zamiaru krzywdzić Kasi. Nie umiałbym wykorzystać tego, że jej chwilowo odbiło. Damian, już się nie da słuchać tych słów wrażliwego, dojrzałego, inteligentnego mężczyzny. Zejdź mi z oczu! Mam nadzieję, że do jutra jej przejdzie i wszystko sobie wyjaśnimy. Kasia jest również zdenerwowana. Nie rozumie, dlaczego Damian jej odmówił. Nastolatka opowiada o całej sytuacji koleżanką. Ja nie powiedzieć, dlatego, że ona mnie zależy. Marzyna, słuchaj mnie! Słucham cię, no. Na zdrowy rozum, jakby mu na tobie zależało, to tym bardziej powinien chcieć się z tobą przespać. Dokładnie, a może mu się wcale nie podobam. No to po co by się z tobą spotykał? Może jest gejem? Damian nie jest gejem. A skąd wiesz? No bo przecież miał wcześniej dużo innych dziewczyn. Ale to nie jest żaden dowód. Słuchaj, słyszałeś, żeby jakiś normalny 16-latek nie chciał przespać się z dziewczyną, tym bardziej, że nas sama mu proponuje. Klicz, w Matrixie, nie da się! Dziewczyny, nie pomagacie mi. Nie wiecie, jak jestem beznadziejnej sytuacji. Nie dość, że jestem dalej dziewicą, to straciłam chłopaka. No dobra, sorry, wymyślimy coś, nie przejmuj się. Moim zdaniem to ty teraz powinnaś się jeszcze bardziej z kimś przespać. Popatrz, ile tu jest fajnych chłopaków. Jest dużo fajnych rzeczy prócz dziewczyn. Można robić naprawdę sporo fajnych rzeczy w czasie, kiedy się nie interesuje dziewczynami. Gwarantuję. I czy ładnie? Skoro Damian nie chciał, to kto? O tym właśnie mówię, powinnaś stracić dziewictwo i od nowa zyskać pewność siebie. Z Damianem bym dała jeszcze radę, ale z obcym facetem odpada. Ale z takim, którego nie kochasz, jest jeszcze lepiej, mówię ci z własnego doświadczenia. Co? Uargumentuj. No właśnie, ja myślałam, że na odwrót. No chyba ja też. No właśnie, że nie, no bo jak nie jesteś nic zakochana, to się też nie martwisz, czy się sprawdzisz, czy on będzie zadowolony. No i masz to gdzieś po prostu. Pewnie masz rację. Nie ma racji, to raczej jest na odwrót totalnie. W sensie, że jeżeli to robisz z jakimś randomem jednorazowo, to potem przypał jest straszny, idzie jakaś fama. On może udostępnić jakieś twoje zdjęcia, nagrania, cokolwiek i... To raczej taka interakcja raczej zmniejsza twój status społeczny, niż go poprawia. No oczywiście, że mam rację, no. Dobra, to z kim mam to zrobić? Wymyślimy coś, dobra? No nie martw się teraz. Sprawy. Dobra, idziemy na lekcję, chodźcie. Strasznie się boję, ale skoro Damian mnie nie chce, to nie mam wyboru. Może minąć dużo czasu, zanim się w kimś jeszcze zakocham. Ale warto mieć ten pierwszy raz z głowy, niż być pośmiewiskiem. Yes. Okej, złomek, okej. Ania Kijewska martwi się, że paczka jej przyjaciół rozpadnie się, ponieważ Jurek Makowski zerwał z Irką Nowicką. Siema, pewnie już wiecie, ale i tak wam powiem. Właśnie się rozstaliśmy z Irką. No już dawno nam się nie układało. Oczywiście, lepiej się wypiąć na osobę, niż powalczyć trochę o związek, tak? Anka, proszę cię, daj spokój. Poza tym poznałem kogoś. Żaneta to naprawdę super dziewczyna, świetnie się przy niej czuję. Na pewno się polubicie. A słuchaj, mam do ciebie sprawę. Mógłbym z nią jutro przyjść do ciebie na tą imprezę? Jasne, chętnie ją poznamy. Fajny pomysł, no. Spokój. Dobra, tylko pamiętaj, że się przebieramy. A dziewczyna ma naprawdę mało czasu, więc jakby potrzebowała pomocy, to wiesz, gdzie mnie szukać. Coś mi bawił jakby w takim... Jesteśmy paczką! Jesteśmy grupą! Nie wolno zmieniać partnerów, bo paczka jest jedna! Także mam parę rzeczy w zanadrzu. Eddie, jesteś boska, naprawdę. Wiecie co, to ja idę z nią pogadać. Dzięki, okay, na razie. No, trzymaj się, pa. Musiałeś ją zapraszać? Przecież wiesz doskonale, że Irce będzie przykro. Ja nie mogę jej słuchać. Według mnie ten odcinek to jest głupia i głupsza. Po prostu. Oba wątki durne jak po prostu jak wielbłąd. A ty co? Już się z nią współupalasz? Anka, daj spokój. O co ci chodzi? Miałem nie zapraszać nowej laski kumpla, bo jego eks będzie przykro. No właśnie. Proszę cię, Anka. Właśnie. Przecież Żaneta może być naprawdę fajna. Tak czy siak, trzeba jej dać szansę. Dokładnie. No. Dokładnie. Wiecie co, nie rozumiem was. Kompletnie wam nie zależy na Irce. Anka. Jest. Ania jest wściekła. Nie rozumie, dlaczego reszta przyjaciół tak spokojnie przyjęła informację o zerwaniu Jurka i Irki. Postanowiła porozmawiać z Irką i zmobilizować ją do walki o chłopaka. O tobie i Jurku. Daj spokój, to skończone. No ale wiesz, że on tą całą Żanetkę zaprasza na imprezę urodzinową Janka? O nie, tylko nie to. Zabiję oboje. Ale z czego ty się śmiejesz? To jest poważne. Co zamierzasz z tym zrobić? Zamierzasz o niego walczyć? I wyjść na idiotkę? Nie, nie zamierzam. Tym bardziej, że Jurek sam będzie chciał do mnie wrócić, jak się zorientuje, że ta laska mi dopiętnie dorasta. A jak nie? Co jak nie? No jak nie będzie chciał do ciebie wrócić, to co? To znaczy, że jest idiotą. No i siemano.
Ania, jesteś kochana, że mi chcesz pomóc. Ona ci nie chce pomóc, ona chce mieć paczkę chipsów, Lays. Ale ja serio wiem, co robię. Może też się z kimś umówię? No i co, nie przeszkadza ci, że ta cała Żanecia zajmuje twoje miejsce? No nie, mam to gdzieś, ty też ją olej. Jasne, że jest mi przykro, że Jurek mnie rzucił. W ogóle nie jest ci przykro, w ogóle. Jeżeli masz gdzieś tutaj zagrać, że jest ci przykro, to to zrób, bo ja bym chciał zobaczyć, czy jest ci przykro. Ale w sumie to miał rację. Ciągle się kłóciliśmy i naprawdę nie było sensu tego ciągnąć. Co nie zmienia faktu, że ta cała Żaneta wcale nie jest tak świetna jak ja. To jest właśnie Karpio, o którym ci mówiłem. Karpio, miło mi. Jurek przedstawia Żanetę swoim znajomym. Ania, która jest nadal przekonana, że Irce zależy na Jurku, chce pokazać Żanecie, że nie jest mile widziana w ich gronie. Żaneta, a myślałaś już nad jakimś przebraniem? Tak, mam w domu fajną perukę i w ogóle dzięki za zaproszenie. No, peruka, jak oryginalnie. A co, ma swojemu Jorku włosy z dupy wyjąć i sobie przykleić na czoło, żeby było oryginalnie? O co ci chodzi? Co to za tekst w ogóle? Tak, myślałam o cygance. Mogłabym to jakoś fajnie skompletować. No fajnie, jak na nic innego cię nie stać, to tak. Anka, przestań. Cyganka będzie super. Będziesz mogła nam wszystkim powróżyć. Dobra, my was na chwilkę przeprosimy. Idź szybko wymień koleżankę, żeby była inna w paczce. Powiedz, nie pasujesz do tej paczki, idź sobie szukać swojej paczki. Idź do Cheetosów. Nie przejmuj się nią. Co ty odwalasz, co? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Dobrze wiesz, o co mi chodzi. Dlaczego jesteś taka wredna dla tej Żanety? Ona naprawdę wydaje się być sympatyczna. Powiesz co? No? Wkurza mnie, że tak się niby wszyscy przyjaźnimy, tak naprawdę tylko mnie obchodzi, co czuje Irka. Bo wy sobie wyobrażacie, że jakaś głupia krowa zastąpi nam przyjaciółkę, tak? Dobrze, Ania, to co według ciebie powinniśmy robić, co? No nie wiem, no cokolwiek. Mam wrażenie, że ja tam widziałem Kamila Susa w tle. A nie, to nie Kamil Sus, dobra, to jest jego siostra bliźniaczka, pamiętam. To jest po prostu mega przykre. Myślałam, że to są moi przyjaciele. A co, jakby mnie Karpiu zostawił, to też by nie zareagowali? Ja nie mam zamiaru udawać, że lubię tą całą Żanetę. Wręcz przeciwnie. 15-letnia Kasia usłyszała wczoraj od koleżanek, że to wstyd być w jej wieku dziewicą. Nie spodziewała się, że jej chłopak uzna, że nie jest ona jeszcze gotowa na seks. Gimnazjalistka za namową koleżanek postanowiła znaleźć innego chłopaka, z którym straci dziewictwo. On ma dziewczynę, po co Kaśka maś komuś siać ferment w związku? Ten w niebieskim? Hej! Cześć, hej! Hej, hej! Czemu się zdaje z Damianem? Przyjaźnił się. No to odpada, no! Co to jest w ogóle? Którego dzisiaj wybierzemy? Którego? Jakiś pierwszy lepszy jaki idzie? Niebieska kurtka? Nie, ładnie mu w niebieskim. To zielona kurtka bardziej. Kaśka, no skup się w końcu dziewczyno. Dziewczyny, ja nie dam rady. I Czekaj, jasne, że dasz radę. Słuchaj, mam plan B. Zagadaj z Sergiuszem. Z twoim Sergiuszem? Kinga, on nie jest mój, my się po prostu ze sobą przespaliśmy, rozumiesz? Zostawcie Sergiusza, nie mieszajcie go do tego. Ale ja go nawet nie lubię. Kaśka, ja go to uwielbiam. No dzięki niemu szybko pozbędziesz się problemu, tak jak ja, i po kłopocie. Z tego może się zrodzić nowy problem. 9-miesięczny problem. Ej, dziewczyny, boję się. Słuchaj, jak coś, to do nas zadzwonisz, prawda, Kinga? No jasne, nie ma problemu. No. Jak chcesz, to ja zakoszę moim starym jakieś wino z barku, no to sobie walisz dla odwagi, co mała? Dlaczego jej tak zależy, o co chodzi? Dobra, zagadam z nim. No i super. Super, brawo. Dawaj. Dasz radę. Da radę? No, myślę, że tak. No to dobra. Nie, no tak. Wiem, że to nie fajne to, co robimy. No ale mam nadzieję, że Kaśka prześpi się z Sergiuszem. I po tej imprezie było tak głupio, że to z nim zrobiłam. On nawet nie jest w moim typie. No ale jakby moja przyjaciółka też się z nim przespała, no to już by nie była taka żenada. No i poczułam się trochę lepiej. Prawdę? Przehandlujesz jej dziewictwo, żeby poczuć się lepiej po tym, jak przespałaś się z randomem po browarze? Jakie to jest poryt? Damian wciąż przeżywa kłótnię z Kasią. Wczoraj miał wrażenie, że postąpił właściwie, nie zgadzając się na jej propozycję, ale dzisiaj zaczął mieć wątpliwości. Halo? Panie, to nie więzienie. Po dzwonku można opuszczać celę. Przepraszam, już się zbieram. Damian, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Wy naprawdę wszyscy myślicie, że my jesteśmy ślepi, czy co? Przecież snujesz się całą lekcję, myślami gdzieś głęboko w obłokach. O nie, przyszedł błefista! Z poradami życiowymi dla niego. Nie chcesz, to nie mów, ale nie udawaj, że nic się nie stało. Chodzi o to, że to raczej prywatna sprawa. Okej, tak jak powiedziałem, nie chcesz, nie mów, ale z doświadczenia wiem, że najlepiej z kimś porozmawiać o problemach. Sugeruję tutaj kolegę, skoro nie ja. Nie, oni nie rozumieją. Chodzi o seks. Znaczy? Znaczy? Od razu podchodzi na blisko. Tak, słucham. No, słucham cię. O co chodzi? Bo
Wczoraj moja dziewczyna zaproponowała mi, żebyśmy się ze sobą przespali. A ona jeszcze tego nigdy nie robiła. Ja jej obiecałem, że poczekam na nią, aż będzie gotowa. Okej, rozumiem, że skoro ona się zgodziła, to twoje zachowanie wynika z tego, że nie możesz się doczekać. A ty, teoretyku po prostu, fizyku, chemii. No właśnie nie, bo tak naprawdę ona tego nie chce, tylko jej durne koleżanki naopowiadały jej, że bycie dziewicą to obciach. No i co jej powiedziałeś? Że nie, bo widzi pan, naprawdę mi na niej zależy i nie chcę jej wykorzystać. I w tym momencie postępujesz bardzo, ale to bardzo dojrzale. Tyle, że Kasia ze mną zerwała, jeszcze mam wrażenie, że wyszedłam na frejera. Nie, Damian, nie możesz tak myśleć. Raz, że zachowujesz się jak dojrzały facet, a dwa, pokazujesz, że ją szanujesz. Skoro ona tego nie potrafi docenić, to... Ale mnie nadal na niej zależy. Słuchaj, moja rada jest taka. Ochuj sobie trochę, przemyśl to jeszcze raz i na spokojnie z nią porozmawiaj. Powiedz, dlaczego zachowałeś się tak, a nie inaczej. A jeśli po tym wszystkim nadal mnie nie będzie chciała? To znaczy, że na ciebie nie zasługuje. Ja pierdzielę, no. Jaka dojrzała dorosła rozmowa, nie poda mi się to w ogóle. Co wy, że się tu nagle wrzucili? Mamy tu taki ściek, taki gówno odcinek, a wy nagle rzucacie taką mądrą rozmowę ładną, z morałem jeszcze? Koła, no bo was nie poznaję, czwarty sezon odcinek 371. What the fuck? Duziak ma rację. Nie zrobiłem nic złego. Nie rozumiem, dlaczego Kaśka się tak wkurzyła. Mam nadzieję, że już się opamiętała. Pogadam z nią na następnej przerwie. Tymczasem Kasia zebrała się na odwagę i postanowiła poprosić Sergiusza Kłaka, żeby uprawiał z nią seks. Hej. Hej. Czego chcesz? Przecież cię przegrałem. Czego chcesz? Ja się klansę napierdziela. Czy chciałbyś się ze mną umówić? Że w sensie na randkę? Nie. No to na co? No mów, nie mam całego dnia. Jaki przyjemny kolega. Na seks. Czekaj. Ty jesteś z trzeciej C, nie? I kumpujesz się z Marzeną, Kaliciak. I to ona ci powiedziała, że jestem niezły. Ale zrobisz to, prawda? Życie wzyknę. No nie wiem. Możemy pójść po lektach do kiwerka, jak tak bardzo chcesz. O, ja kara boska za komentowanie superniani. Zrzucili mi po prostu kolejną mega dawkę cringe'u. To jest po prostu śmiertelna dawka na tym etapie. Nie, wolałabym u mnie w domu. Rodziców nie będzie jutro. Dobra, podaj mi adres. Załatwię gumki. To była najbardziej żenująca rozmowa w moim życiu. To jest jedna z bardziej żenujących scen szkoły, którą oglądałem w moim życiu. I tam jest kogoś Twitch w ogóle w tle. The fuck? Chciała sam po prostu uciec. No bo ten Sergiusz to totalny debil i ham. No ale nie mam wyjścia. Ania nie może pogodzić się z tym, że Jurek zerwał z Irką i znalazł sobie nową dziewczynę. Jest przekonana, że przez to rozpadnie się ich licealna paczka. Nie chce do tego dopuścić. Wiesz, jakbym wiedziała, że z tą całą imprezą jest tyle zamieszania, to bym się nigdy tego nie podjęła. No ale wiesz, Janek jest podjarany, no bo w końcu to są jego urodziny. Nie, ale spoko, nie przejmuj się. Wyjdzie to wszystko okej. No, mam nadzieję. Ale dobra, teraz do konkretów. No. Co robimy z tą Żanetą całą? A z Żanetą nie rozumiem, co mielibyśmy jak zrobić. Jak to co? Trzeba pomóc Irce. A Irka prosiła cię o pomoc? No nie do końca. To daj spokój, serio. Nie! Nie da spokój, ona jest triggerowana w sensie tą samą sytuacją, nie? Tu już jej, wiecie, trzeci odpoł, nie? Ona po prostu reaguje na to agresją. Musimy coś z tym zrobić. Nie musimy. To nie nasza sprawa. No nie obchodzi cię, że nasi przyjaciele się rozstali? Oczywiście, że obchodzi. Do niej już mówi kolejna osoba, to jest aż nierealistyczne, że ktoś może być aż tak kręcony w jakiś temat. Ja to oglądam, się tylko frustruję to oglądając, mam takie, ja pierdolę, jaki głupi wątek. Jeden ma jakąś fabułę, coś się w niej dzieje, no mniej więcej spekuluje, co się może wydarzyć, a potem macie taki gówno po prostu jako drugi wątek. Taka zapchaj dziura, na zasadzie, o Jezu, już wykorzystałem cały swój kreatywny umysł jako scenarzysta szkoły. Dam mojemu psu, żeby napisał scenariusz. No to co? Musimy dowalić tej Żanecie, wtedy ona się usunie. I Jurek z Irką się zejdą po problemie. Tobie chyba odbiło. Nie będę czuła Bogu ducha winnej laski. Zresztą ja mam straszne zamieszanie w związku z tą imprezą, także no, sorry. Okej, rozumiem, że masz teraz dużo na głowie, ale nie obchodzi cię, że nasza paczka się rozpada. Jesus, Anka, nie dramatyzuj, nic się nie rozpada. Ja już muszę lecieć, także na razie. Nie mogę uwierzyć, że Edyta też się na mnie wypięła. Myślałam, że chociaż na nią będę mogła liczyć. W końcu dziewczyny powinny trzymać się razem. Ale trudno, załatwię to sama. Ania postanowiła jak najszybciej pokazać nowej dziewczynie Jurka, że nie jest mile widziana w ich grupie. No co ty?
ale naprawdę, tak mnie to załatwiło. A, czekajcie, no na razie. Unieć do sok pożyczkowy! Tylko nie sok pożyczkowy! O matko! A nie, nie no, spoko, nic się nie stało. Ale czy ja cię przepraszam, czy coś? Ale... Ale co? Myślałaś, że teraz zakumplujemy? No miałam taką nadzieję. Co jest w ogóle? Jaka kochana powiedziała, ojeju, nic się nie stało, spokojnie. A ta dalej. Jaja sobie robisz? Przez ciebie Jurek zerwał z moją przyjaciółką. Jesteś niesprawiedliwa. Oni się cały czas kłócili. Okej, dobra, mieli kryzys, ale ty to perfidnie wykorzystałeś. Proszę, zrozum w końcu, że to nie przeze mnie. No co, bo się popłaczesz? Jaka przyjemna koleżanka, główna bohaterka w drugim wątku, której nikt nie lubi. Okej, czyli teraz będziesz codziennie oblewać mnie sokiem, tak? Nie, moja droga. To jest dopiero początek. Teraz będę cię codziennie obserwować. I wyczuję każdy twój błąd. I wszystko powiem Jurkowi, żeby zobaczył, jaka jesteś beznadziejna. Jesteś podła. Ona będzie zapisywała to. Będzie chodziła z kartką i system punktowy skonstruuje dla Żanetki. Ojej. Dziewczynki. Dziewczynki, wszystko w porządku? Tak, tylko miałyśmy właśnie mały wypadek. Prawda, Żaneta? Mhm, tak. Proszę, posprzątajcie to, dobrze? Mhm. Dziękuję. Krowa. Nie pisałam się na coś takiego. Anka jest naprawdę popularna i może mi zaszkodzić. Lubię Jurka, ale nie wiem, czy w tej sytuacji mogę z nim być. Co? To już wystarczy, żeby sobie odpuścić chłopaka? Jakaś typiara, która ma jakieś odpały dziwne, których nikt nie rozumie. Okay. No tak, tak jak wam mówiłem, tam ci byli 4 tygodnie w związku, więc to było już przynajmniej z 6 lat. No i załatwione. Mam nadzieję, że teraz Żaneta zrozumie, że powinna się wycofać, a wtedy Jurek i Irka się zejdą, no i będzie tak jak dawniej. Tary, uargumentowałaś to zajebiście swoim sokiem porzeczkowym, naprawdę. Damian przeżywa trudne chwile. Szykuje się do poważnej rozmowy z Kasią. Nastolatka zerwała z nim, gdy nie zgodził się na uprawianie z nią seksu. Jego koledzy są ciekawi, co zamierza powiedzieć dziewczynie. Mówię ci... Dziewczynki... Dzięki. What the fuck? Co to było? No dobra, dziewczynki, i one se poszły. Aha! Dobra, słuchajcie, chłopaki, tutaj macie zadanie. Dzień dobry. Proszę bardzo. A ty, wracając do tematu, co masz zamiar jej powiedzieć? To samo co wczoraj, że bardzo mi na niej zależy i że mam wrażenie, że to ona zaproponowała. O Jezu, on jeszcze się tam z tym przejmuje i tak dalej. No szkoda chłopaka, nie? Ale ona jest zagubiona, na pewno będzie wszystko dobrze, się ze sobą jeszcze zwiążą. I nie będą ciągać loczków. Bo Marzena i Kinga ją namówiły. Zaraz, moja Kinga? Twoja. Swoją drogą fajnie, że wy zdecydowaliście się na seks, ale nie musi od razu wmawiać Kaśce, że bycie dziewicą to obciach. Ale Kinga też mi powiedziała, że jest dziewicą. No a Kaśce powiedziała co innego. Ale dlaczego miałaby mnie okłamać? Bo ty jesteś taki porządny i w ogóle... Stary, ona myślała, że jak ci powie, że jest dziewicą, to ty na nią polecisz. Nie rozumiesz tego? Masakra! Słuchaj, na pewno Kinga powiedziała Kaśce, tak? W ten sposób? Twierdziła, że Kaśka jest ostatnią dziewicą w klasie, a ona już ma dawno to za sobą. Ja p... A ja tak grzecznie czekałem, aż ona będzie gotowa. Ten jeszcze tam pokręcił w innym związku. Nie no, jak ja was słucham, to naprawdę mi się niedobrze robi. Jesteście żałośni, serio. Pany się na was napalają, a wy nadal jesteście na ręcznym. Weź się zamknij. Naprawdę sorry, stary. Dobrze, że się dowiedziałem. Dzięki. Możecie zadać mu pytanie, czy on z kolei jest po tym, bo mam wrażenie, że on tak cwaniaczy, a on jest tylko taki po prostu zazdrosny w zasadzie. A z wami w ogóle dziewczyny rozmawiają? Kobiety teraz coś tam mówią w ogóle? Gdzie idziesz? Pogadać z Kingą. Kolega Damiana, Sebastian Chudzik, jest wściekły na swoją dziewczynę. Nie ma pojęcia, że Kinga oszukała Kasię i jeszcze nie uprawiała seksu. To ja już pójdę? Ale o czym ty mówisz? O czym ja mówię? Powiedziałaś mi, że jesteś dziewicą. No bo jestem! Serio? Bo Kaśce powiedziałaś chyba trochę co innego. No bo kłamałam! No, to już wiemy. Kaśce kłamałam, tobie zawsze mówiłam prawdę. Sorry, ale trochę ci już nie wierzę. Sebastian, przysięgam! Z nikim nie spałam, nie złość się na mnie! Ale myślisz, że ja się denerwuję przez to, że już z kimś spałam? Nie spałam! No, trochę to się nie klei, wiesz, bo... To się nie klei, bo są dziwne cięcia i widać, że jest tutaj sklejka kilku momentów. Z czym mieliście problem tutaj? Jej powiedziałaś co innego, więc albo ją, albo mnie okłamałaś. I to jest mega słabe. Sebastian, proszę cię... Nie, proszę, zostaw mnie. Ja teraz muszę przemyśleć, czy w ogóle chcę z tą dalej wyjść. Sebastian, daj mi to wszystko wytłumaczyć, no błagam cię! Kinga nie wie, że Kasia słyszała jej rozmowę z Sebastianem. Ale jaki jumpscare w ogóle, skąd ona wybiegła? Jak ona to niby podsłuchiwała? Podsłuchiwałaś miał kłótnię z Sebastianem, tak? To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Nie. Dlaczego mnie okłamałaś? No bo Marzena zaczęła gadać, że to taki obciach, no i tak jakoś odruchowo powiedziałam, że ja z Sebastianem już to robiliśmy, ale...
Potem nie wiedziałam, jak mam z tego wybrnąć. No i nie wiedziałaś, jak z tego wybrnąć? Przez ciebie powiedziałam Sergiuszowi, żeby uprawiał ze mną seks. Jeszcze straciłam chłopaka, którego kochałam. To od razu przez nie, no. To się na pewno one ci nie pomogły, ale to była twoja decyzja, moja droga. Wiem, przepraszam, jestem totalną idiotką. Jesteś, ale ja nie jestem lepsza. Teraz muszę to wszystko odkręcić. Przez swoją głupotę straciłam cudownego chłopaka. Zrobię wszystko, żeby odzyskać Damiana. Ale najpierw powiem Sergiuszowi, że się z nim nie prześpię. Oho, chyba zaraz najgorsza sen nas czeka, bo ten Sergiusz naprawdę się wydaje okropny. Żaneta Wolińska zaczęła spotykać się z Jurkiem Makowskim. Miała nadzieję, że jego przyjaciele ją polubią. Ania Kijewska uznała jednak, że przez Żanetę rozpadnie się ich paczka i zaczęła prześladować dziewczynę. Szukałem cię. Hej. Wiesz co? Nie musisz się przebierać, jak nie chcesz. Janek i Edyta zrozumieją. Słuchaj, ja nie pójdę z tobą na tę imprezę. Dlaczego? Twoi znajomi mnie nie lubią. Przestań tak mówić, wiesz, że cię lubią. Anka dała mi jasno do zrozumienia, że ona i twoi znajomi chcą, żebyś wrócił do Irki. Tak ci powiedziała? Tak, i że udowodni ci, że nie dorastam Irce do pięt. Słuchaj, ja nie chcę być cały czas atakowana. I nie będziesz, przysięgam. I co, będziesz mnie niby cały czas pilnował? Jeśli będzie trzeba, to tak. Daj spokój. Może ona ma rację. Może to się naprawdę wszystko za szybko potoczyło. Ty dopiero co zerwałeś z Irką. No tak, ale słuchaj, ja wiem, co czuję i chcę być z tobą. Ale ja już chyba nie. Przepraszam. Jaka wielka miłość, ale zajebisty związek. Jurek jest przekonany, że to Irka zorganizowała akcję przeciwko Żanecie. Zadowolona jesteś? Nawet bardzo. Miałeś rację. Jest mi bez ciebie znacznie lepiej. Przestań się zgrywać. Wiem, że to ty nagadałaś Ance, żeby zniechęciła do mnie Żanetę. Ty jesteś nienormalny. To ty jesteś nienormalna. Wymyśliłeś to sobie, żeby móc na mnie pokrzyczeć, czy co? Nie kazałam Ance nic robić. Serio mam cię gdzieś. Tak, jasne, na pewno. No idzie, może to wyjaśnimy. Co zrobiłaś? Co zrobiłam? Nagadałaś Żanecie i teraz nie chcesz się do mnie odzywać. Nie, ja nic nie zrobiłam. Ja tylko chciałam, żebyście do siebie wrócili. Ile razy mam ci powtarzać, że my nie chcemy do siebie wracać? Teraz on myśli, że to ja ciebie nasłałam na tą Żanetę. Jej się odpaliło tam naprawdę potężnie. No dobra, ale pamiętacie, jaką mieliśmy super paczkę? Ja pierdolę, załóż już łeb z tą paczką! Kurwa, iż reklama ślejcy! Jak byliśmy zgrani, chciałam tylko to naprawić. Ty jesteś walnięta, Żaneta nic ci nie zrobiła. Ale ja jej nie lubię. A ja nie lubię ciebie. Ciekawe, co Karpiu na to wszystko powie. Strasznie namieszałaś. I pójdzie jeszcze poskarżyć na przyjaciela i ten przyjaciel z nią zerwie jeszcze. Juri Bloka z nią zerwie. Wzburzony Jurek zamierza natychmiast powiedzieć przyjacielowi, co zrobiła jego dziewczyna. Gramy, panowie. Dawaj. Stary, nie wiem jak to zrobisz, ale trzymaj Ankę z daleka ode mnie. Gorzej ci? Żebyś wiedział, ta durna krowa wmówiła Żanecie, że wszyscy jej nienawidzicie. Wiesz co? Nigdy, ale to przenigdy nie nazywaj mojej dziewczyny durną krową. A cielakiem? Kozą? Bo jak krową nie wolno. Stary, jesteś dla mnie jak brat, ale następnym razem ci dam w ryja. Ty się nie mieszaj w to. Ubierz, dam ci w ryja. Skoro moja nowa dziewczyna nie jest mile widziana w tej paczce, to ja też mam to gdzieś. Jurek, uspokój się, są urodziny Janka, więc wyluzujmy się i obgadajmy wszystko. Janek ma urodziny, więc nie wolno się kłócić. Sorry, ale nie chcę oglądać tej dwójki. Ja nie przyjdę. No i spieprzyłaś mi imprezę, dzięki. Nie, przepraszam, Chmielu, ale no, my na pewno będziemy. Nie, daj spokój. W ogóle nie chce mi się już świętować. Nie mam już się urodzin, nie mam. Obrażam się na moją urodziny przez was. Nie, nie, kochanie, olejmy tą imprezę i chodźmy we dwójkę do jakiejś fajnej klasy. Dumajesz z siebie? Tak? Cieszysz się? Artur. Co, Artur? Czy ty tego nie rozumiesz? Właśnie pożarłem się z moim najlepszym kumplem o to, że nazwał cię durną krową. A wiesz, co jest z tym wszystkim najlepsze? Że właśnie tak się zachowałaś. Ale wiesz, że ja chciałam dobrze. Dobrze chciałaś, tak? A której części zdania nie wtrącaj się, nie zrozumiałaś. Ale zrobiłam tylko to po to, żeby ratować naszą paczkę. Ty serio tego nie widzisz? Potrzebuję kompilacji, ile razy ona powiedziała słowo paczka, bo zaraz ochujeję, naprawdę. Wszystko było okej, dopóki nie zaczęłaś się w to wtrącać. Nie wiem, no, Jurek i Żaneta nie naszej paczki, to właśnie ty ją. I co, ty serio lubisz tą Żanetę? Nie wiem, nie znam jej. Ale skoro Maku ją lubi, to znaczy, że coś w niej musi być fajnego, tak? Ty jej nawet nie dałaś szansy! Dobrze, przeproszę ją! Teraz to już nie ma po co. I tak już wszystkim dzień. No ale... Co ale? Ania, kocham cię, ale naprawdę, w tej chwili nawet nie mam ochoty na ciebie patrzeć. Artur! Żadny Artur. Idę pogadać z Jankiem i tak już mu imprezę. Poważnie, poważnie. Ja przecież normalnie nie jestem taka wredna. Chciałam dobrze. Może i wyszła z tego jakaś masakra, ale zrobiłam to dla nas wszystkich. Dlaczego nikt tego nie widzi? Kasia wie, że głupio się zachowała, próbując za wszelką cenę stracić dziewictwo. Nastolatka chce odzyskać swojego chłopaka.
Postanowiła jednak najpierw odwołać spotkanie z Sergiuszem. Hej, wyszedłbyś na chwilę? No, spoko. No i co tam, Laska? Nie możesz się jeszcze doczekać, prawda? Nie, chciałam w ogóle z tobą pogadać. Zapomnijmy o tym, okej? Ale co ty, ja sobie robisz? Nie, po prostu uznałam, że jednak nie chcę. Ale spokojnie, przecież ja wiem, jak zadowolić dziewczynę. Gdybyś wiedział, to byś, nie wiem, nie odzywał się. Oj, będzie fajnie. Zostaw mnie. Nie, no spokojnie, nie przesadzaj, no. Weź, mała. Zabieraj to, co? Sama chciała. Weź, nie trącaj. Co, wypatrz, wypatrz, wypatrz. Co, masz coś do niej? Nie, hej. Niesamowite bicie jest zawsze w szkole. Oni po prostu mają łapkami robią. Gają łapki. Co jest grane? O co napad na Kasię. Wcale nie, sama chciała się tym obzykać. Dość. Do niczego nie doszło. Staska jest jakaś walka. Dobra, dość. No sama nie wiedzie, my sobie musimy pogadać, a z tobą Damian też pogadam później. Wiesz co, nie wierzę, że ty chciałaś się z nim przespać, naprawdę. Proszę, wiem, możesz ze mną już nie gadać, ale proszę posłuchaj mnie. Słucham. Wyjaśnij mi, dlaczego chciałaś się przespać z tym idiotą? Bo byłam głupia. Bo myślałam, że będzie dziewicą to obciach. Pomyślałam, że mnie nie chcesz! Przecież mówiłem ci, że mi na tobie zależy. Ona nawet na to nie odpowiada. W ogóle zero kur... A potem powiedzieli, że nie chcesz ze mną uprawiać seksu, to pomyślałam, że już mnie nie kochasz, ci się nie podoba. To jest jakieś chore, naprawdę. Dziękuję ci, że nie wykorzystałeś mojej słabości. Byłeś super, a ja wszystko zepsułam i byłam okropna. Przepraszam. Kasia, poczekaj. Taka przemiana bohatera tu została ukazana, nie? Taki dowód na to, że bad boy to wcale nie jest dobrze. Że lepsi są ci soft, dobre chłopaki z dobrych wzorców wyciągniętych z domu. Wiesz, jak mnie zraniłaś? Jeszcze akcja z tym kolesiem? Nie wiem, czy będę umiał cię wybaczyć. Ale spróbuję. Pod jednym warunkiem. Czeka was terapia dla paru pedagoga w szkole. Wiesz, już nigdy nie posłuchasz tych twoich głupich koleżanek. Od dziś mam gdzieś, co mówią inni. Stracę dziewictwo wtedy, kiedy będę na to gotowa. A teraz postaram się, żeby Damian mi zaufał. Nie słuchaj mamy w tych tematach. Ania chciała, żeby Jurek i Irka wrócili do siebie. Zaczęła prześladować nową dziewczynę Jurka. Swoimi działaniami doprowadziła do tego, że wszyscy jej przyjaciele pokłócili się. Myślisz, że tu będzie przemiana bohatera, czy powie jeszcze raz słowo paczka, bo... pewnie weźmie ten coś. Ania nie ma pomysłu, jak mogłaby naprawić sytuację. Dobrze, a powiedz mi, co było takiego ważnego, że nie mogłaś przyjść na moją lekcję? Bo wie pani, zrobiłam coś bardzo głupiego. Bo byłam okrutna dla Żanety. To jest nowa dziewczyna Jurka. Bo ja myślałam, że dobrze będzie, jeśli sprawię, że Jurek znowu będzie z Irką. Aniu, ty naprawdę myślałaś, że ty możesz w to ingerować? Dla mnie cały czas, po tylu odcinkach, po prostu kosmos, że ci nauczyciele przychodzą i rozmawiają z tymi młodymi ludźmi i angażują się w te sprawy i ogarniają to. To jest dla mnie taka fikcja. Coś, czego ja nie zaznałem w żadnej z moich szkół, a były w kilku. Nie, ale myślałam, że oni chcą być razem i że dzięki temu uratuje naszą paczkę. Przez to, przeze mnie. Jurek stracił Żanetę, pokłócił się z Arturem. A no dodatek dzisiaj są urodziny Janka. Miała być super impreza, a wszystko jest teraz odwołane. Czyli osiągnęłaś efekt odwrotny od zamierzonego. Dokładnie. A wie pani coś najgorsze? Że jak teraz o tym mówię, to brzmi jak jakaś stuknięta gimbuska. Ani by naprawdę postąpiłaś głupio. No wiem, ale chciałabym to jakoś naprawić. Aniu, ja nie zamierzam ciebie pocieszać, bo uważam, że powinnaś ponieść konsekwencje. Ale jak mam to naprawić? Proszę mi powiedzieć. Ja myślę, że przede wszystkim powinnaś przeprosić swoich przyjaciół. A jak to nie podziała? No to cóż, będziesz musiała się z tym pogodzić. Strasznie mi głupio. Zachowałam się mega podle w stosunku do Żanety. Przeze mnie się wszyscy pokłócili. Zachowałam się jak kompletna idiotka. Muszę ich wszystkich przeprosić. Licealistka napisała na portalu społecznościowym post z przeprosinami. Jurek postanowił natychmiast pokazać ten tekst Żanecie. Żaneta, widziałaś postanki? A co, napisała mnie coś strasznego? Nie, przeczytam ci. Do moich przyjaciół,
Przede wszystkim przepraszam Żanetę. Zachowałam się wobec ciebie jak ostatnia świnia, chociaż ty byłaś dla mnie miła. Zamiast do nich podejść, jak oni stoją w grupie, to napisała po prostu na Facebooka. Sorry! Nie zasłużyłaś sobie na to. Przysięgam, że to się więcej nie powtórzy. Jurek, przepraszam, że się tak wtrącałam. Edyta, Artur i Janek, dałam ciała. Bardzo mi na was zależy. Proszę, spróbujcie mi wybaczyć. I myślisz, że ona tak na serio? Wiesz co, Anka ogólnie nie jest taka wredna. Dasz jej szansę? Chyba tak. A mnie? No pewnie, że tak. O! No, chyba nie muszę was pytać, czy już widzieliście posta? No i Maku, zgoda, nie? Stary, pierwszy raz ochotę miałem ci... Uwierz mi, że ja też, naprawdę. Olać to, bracie. Oj tak. Chmielu, ale mam nadzieję, że ty na serio nie odwołałeś tej imprezy, bo jak tak, to ja muszę oddać prezent. Tak, no to możesz mi dać bez imprezy. Chciałbyś. Na pewno, no co jeszcze? No, robimy, robimy. Będzie impreza! No, pięknie! Ej, Karpiu, weź ją przyprowadź. A nie, dobra, tu się ukrywała. Jak kampiła. Jaki głupi wątek. To chyba najgłupszy, jaki był. Naprawdę. Że mi się udało cokolwiek tutaj skomentować tym po prostu głównie, to jest też szok. Przepraszam was wszystkich, naprawdę. Spoko. Naprawdę mi ulżyło. Byłam głupia. Chciałam ustawiać innym życie. Przez to prawie straciłam chłopaka i przyjaciół. Już drugi raz tego nie zrobię. Kasia i Damian wciąż się spotykają. Kasia jest szczęśliwa, że chłopak wybaczył jej historię z Sergiuszem. Sergiusz Kłak za napastowanie Kasi został zawieszony w prawach ucznia. No czekaj, bo chciałyśmy cię przeprosić. No, strasznie głupio wyszło. Nic nie stało. Ważne, że Damian mi wybaczył. A tobie Sebastian nie? No, niby oficjalnie ze mną nie zerwał, ale jest mega wściekły. W każdym bądź razie przepraszam, że cię okłamałam. Zrobiliście sobie konkurs nie na stracenie dziewictwa, tylko na rozstanie się z chłopakami w najgłupszy możliwy sposób. Ja tak samo przepraszam cię bardzo, że cię namawiałam na tego Sergiusza, no. Myślałam, że jak ty się też z nim prześpisz, no to ja się już nie będę tak głupio czuła jak jakaś idiotka. Czekaj, czyli nie chciałaś z nim tego robić? Nie, ja już po prostu chciałam mieć to za sobą. Myślałam, że jak to zrobię, to będę taka fajna i w ogóle. Teraz żałuję, że nie zaczekałam na kogoś, z kim naprawdę bym to chciała zrobić. Dziewczyny, nie popełniajcie mojego błędu, dobra? Ja nie zamierzam. Ja też. No nieźle. Ja wam powiem, że róbcie jak chcecie, ale warto znać konsekwencje swoich decyzji i postrzegać rzeczywistość z poziomu obserwatora, żeby móc podjąć decyzję pasującą do twojego własnego sumienia. No to mów, jaka jest ta Żaneta? Ania bardzo stara się polubić nową dziewczynę Jurka. Nadal też przyjaźni się z Irką. Fajna jest. No to super. Ja też kogoś poznałam. Tak? Kogo ty poznałaś? Mów mi zaraz. Idziemy na kawę po szkole. A nie jesteś umówiona z resztą? Jestem. A co, nie chcesz iść ze mną? Pewnie, że chcę. Nie wytrzymam, jak komuś nie opowiem, jaki ten facet jest boski. No to zaraz mówię Arturowi, że się troszeczkę spóźnię i lecimy. Dobra. A oni są dalej w swojej paczce. Super. Już nie powiedziała słowo paczka, więc też git. No dobra, to na tyle, jeżeli chodzi o odcinek. Co o nim sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Ja chyba wiem, co sądzicie, ale śmiało napisz. No bo czemu by nie? No i widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym odcinku. To było ciężkie przeżycie, które właśnie nas przeturlało. No ale dobra, trzymajcie się. Pa, pa.